Dzień dobry, Monika Taranczewska, witam w programie Gość Dnia. A naszym gościem jest Piotr Mandrysz, trener piłki nożnej. Witam panie Piotrze. Dzień dobry, witam. Będziemy dzisiaj rozmawiać na bieżąco o tym, co się wydarzyło w sobotę na gali mistrzów sportu. No chyba gorące emocje, prawda? Zacznijmy od tego, może do tej najbardziej ciekawej, gorącej części wrócimy za chwilę, ale samo wydarzenie. 88. edycja wręczenia takich wyróżnień. No właśnie, dla sportowca ogromne wyróżnienie, czy jednak wyróżnieniem jest to, że zdobywa medale, robi tą karierę i jest z reprezentacją orzełka na piersi? Zdobycie medalów jest bardzo istotne dla sportowców, bo jest to pokazanie siły w danej dyscyplinie, którą się uprawia. Natomiast uprawia się sport i przedstawia się przede wszystkim kibicom. I właśnie docenienie przez kibiców jest nie mniej ważne dla sportowców. No to jednak pan nawiązał już do tego, więc powiedzmy. Może ja na szybko przeczytam, bo może nie wszyscy nasi widzowie oglądali i śledzili. Pierwsze miejsce: Iga Świątek, tenis. Bartosz Zmarzlik, żużel. Robert Lewandowski, piłka nożna. Kamil Semeniuk, siatkówka. Dawid Kubacki, narciarstwo. Mateusz Ponitka, koszykówka. Adrian Meronk, golf. Katarzyna Wasik, pływanie. Paweł Fajdek, lekkoatletyka. Fabian Barański, Mirosław Ziętek, Mateusz Biskup i Dominik Czaja, wioślarstwo. No właśnie, 10 miejsc i te miejsca, te pozycje, na te pozycje głosowali kibice. Nie wszyscy byli zgodni z takim rozmieszczeniem tych nazwisk. Mówimy tutaj, od razu zacznę o Paweł Fajdek. Między innymi to jest osoba, która jest związana ze Śląskiem i ze stadionem naszym na Śląsku, jest ambasadorem. No nie był za bardzo zachwycony z otrzymania 9 miejsca i nie było dla niego problemem też pokazanie i powiedzenie tego. Czy tak się zachowuje sportowiec? Tak, powiem, no nie tylko on jest związany także ze Stadionem Śląskim z racji tego, że tam zawierał związek małżeński. No to też było głośne bardzo wydarzenie. Właśnie, natomiast no, jest specyficznym człowiekiem, który nie gryzie się w język. Uważam, że przesadził dość mocno w swojej wypowiedzi, bo co są winni inni sportowcy, że znaleźli się wyżej od niego? No jest to plebiscyt na najlepszego sportowca, ale no decyduje też popularność wśród kibiców. I to kibice swoimi głosami zadecydowali o takim, a nie innym miejscu Pawła. I myślę, że powinien to przyjąć, że tak powiem, z honorem. Na pewno ma żal, bo być pięciokrotnym mistrzem świata to jest olbrzymie wyróżnienie, no ale brakuje medalów olimpijskich i to też kibice z pewnością pamiętają. No i jego cięty język mu na pewno nie pomógł. No bo to przypomnijmy, co powiedział, odbierając te 9 miejsce i tą statuetkę, że im więcej wygrywa, tym niżej spada w tym rankingu i to było chyba takim sztyczkiem w tym wszystkim. Jest też, krąży filmik w internecie z tej wypowiedzi. Ludzie komentują, czytałam też na bieżąco. Wiele osób mówi tak, wiele osób jakby popiera. Jedni mówią, że źle zrobił, za chwilę znowu komentarze, że dlaczego Robert Lewandowski jest na trzecim miejscu. Przecież on aż tak nie dokonał, co, że strzelił karnego. I to jest taki moment, gdzie ludzie zaczynają między sobą komentować i mówić. A mnie najbardziej zastanawia też, było w pewnym momencie głośno o Szczęsnym. Miał być Szczęsny jako 26, jako dopisany do listy osób nominowanych. Była na wydarzeniu żona z bratem i nagle o Szczęsnym cisza. Nagle o nim zapomnieliśmy? Nagle nie jest w tym rankingu tych 10 osób? Co się stało? Przecież tak fenomenalnie bronił. Tak wszyscy się cieszyliśmy z tego, z tych obronionych piłek. Tak, ale świetna postawa Szczęsnego pokazywała marazm polskiej reprezentacji, bo to pokazywało, w którym miejscu boiska myśmy się najczęściej znajdowali, czyli we własnym polu karnym. Stąd na gwiazdę numer jeden wywindował się Wojtek Szczęsny, tak? Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że na tych mistrzostwach tylko wyszliśmy z grupy, nic więcej nie osiągając, więc trudno, żeby w plebiscycie znalazł się przed zawodnikami, zawodniczkami, którzy zdobywali medale mistrzostw świata, mistrzostw Europy. A ty jakiegoś, nie wiem, uhonorowania? Jakiejś dodatkowej nagrody, zrobienie jakiegoś wyjątku w takim
trochę historycznym momencie naszej reprezentacji. Ale przypomnę, że nie tylko Szczęsny bronił karne na tych mistrzostwach, także inni bramkarze, którzy w ostatecznym rozrachunku zostawali mistrzami świata. Bo ludzie mają też trochę żal do tego, czemu nie ma Szczęsnego w tym rankingu tutaj. No tak, ale jeżeli nie ma Szczęsnego w rankingu, to co mamy powiedzieć o Kanadyjkach, naszej czwórce żeńskiej w Kanadyjkach, które zostały mistrzyniami świata i Europy i ta jedna z nich czterokrotną i zajęły dopiero 21 miejsce, no więc tak niestety jest, że o tym decydują kibice i całe szczęście, bo myślę, że gdyby decydowało o tym jakieś jury, to każdy członek tego jury też ma swoich jakichś tam faworytów czy ulubione dyscypliny i to też byłoby być może nieadekwatne do osiągnięć. No musimy to przyjąć i jest to zabawa. Mnie się nie podobało, przede wszystkim wracając jeszcze do Pawła Fajtka, to, że nie wyszedł na scenę później. Tak, to... Uważam, że tym, bo można być niezadowolonym z wyniku. Można to zrozumieć. Wypowiedź, no każdy sam za siebie decyduje, co mówi, w jakiej formule się wypowiada, natomiast nie wyjście do wspólnego zdjęcia z innymi laureatami. Jest brak szacunku? Tak jest, to jest obrażenie pozostałych wyróżnionych ludzi. Nie wiem, czy pan słyszał wypowiedzi mamy Roberta Lewandowskiego, która na koniec spuentowała to tak subtelnie, można powiedzieć właśnie, że sportowcem się też jest, ale sportowiec też powinien wiedzieć, jak się w pewnych momentach też zachować, prawda? I tutaj mamy wielkość Igi Świątek, prawda? Która sama z siebie zażartowała pod koniec. Wspaniale, zresztą byłem uczestnikiem aktywnym tego turnieju na widowni oczywiście, w którym ten plakat się pokazał, że z paletką. Tak, młoda dziewczyna z paletką, tak, powiedzmy. Tak, dokładnie. Było to bardzo fajne. Oczywiście o wiele lepiej to skomentować, gdy się wygrywa, niż gdy się przegrywa, czy tam niższe miejsce zajmuje w rankingu, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że Iga Świątek w każdym swoim elemencie pokazuje swoją wielkość. I właśnie też między innymi trenerem roku został Tomasz Witkowski, trener Igi Świątek, bo oni razem, ten team dokonuje tylu niemożliwych rzeczy i tyle razy z rzędu wygranych, prawda? Tak, Tomasz Wiktorowski. Wiktorowski. Rzeczywiście, on już się pokazał ze świetnej strony, gdy był trenerem Agnieszki Radwańskiej. Teraz po objęciu swoją opieką Igi Świątek, no wywindował ją tak na te miejsce, na którym jest. To jest niekwestionowana królowa tenisa. I pokazała to w zeszłym roku, no i to też splendor spada na trenera, ale nie tylko na niego, bo tam przecież wiemy, że jest i pani psycholog, i trener przygotowania fizycznego i fizjoterapeuta, czyli dwa w jednym, Maciej Ryszczuk, no więc to jest cały team. Ale to świetnie, też chyba pokazuje świetnie. Jakby na przestrzeni tego roku, gdzie w tamtym roku drugie miejsce miała Iga, a teraz pierwsze, zdaniem publiczności, zdaniem jej fanów, to pokazuje, jak oni w nią wierzą, jak jej kibicują, jak wszyscy my żyjemy trochę tym tenisem. Kiedyś mniej o tenisie się mówiło się, bo była Agnieszka Radwańska, był team Radwańskich, o tym się mówiło, potem nagle była taka cisza. Teraz jest Iga, która jest tym pionierem u nas. Tak, jeszcze wcześniej, bo to z czasów mojej młodości, także Wojciech Fibak. Tak, no oczywiście. I w tej chwili rzeczywiście Iga Świątek no, ciągnie w górę, co pokazuje zainteresowanie tenisem, co ma przełożenie na plebiscyt, no bo przecież zwycięstwo Igi Świątek było przekonujące, 90 tysięcy głosów więcej, no to jest, można powiedzieć, deklasacja. Nie byle kogo, bo trzykrotnego mistrza świata na żużlu, Bartosza Zmazlika. To pokazuje, jak ona odskoczyła reszcie stawki. Ale tak żartobliwie powiem, że w rozmowie z starszym synem powiedziałem przed tym plebiscytem, że jak nie wygra Świątek w tym roku, to już nie będę nigdy go oglądał. Więc cieszę się, że będę dalej oglądał. Ten plebiscyt ma taki, chyba jego celem jest trzymanie mocno w napięciu, ale te napięcie można też widzieć po tej liście. I teraz bardzo mnie zaciekawiło, skąd, jak nagle golf, siódme miejsce. W golfie się mało mówi. No i nie jest to sport dla mas, tylko dla wybranych, może. Dla wybranych, bo nie jest to tania dyscyplina sportu, nie jest dużo popularna. Powiedziałbym, że sam jestem zaskoczony tak wysokim miejscem w pierwszej dziesiątce przedstawiciela golfa, bo mimo wszystko, że ta osoba odnosi sukcesy,
to jednak jest to sport niszowy. Ale jest różnica między golfem 7 miejsce, a lekkoatletyką Pawła Fajtka na 9. To ja osobiście, jako laik powiedzmy, no wywindowałabym wyżej lekkoatletykę niż golfa. Tak, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile przedstawicieli lekkiej atletyki jest w tej ekipie 26 osób nominowanych i zsumowali ich głosy, to lekka atletyka by zdecydowanie wygrała. Natomiast no, sam fakt, że tak dużo medali i tak wiele świetnych sportowców w lekkiej atletyce mamy, powoduje, że głosy się rozłożyły na całą tą ekipę. Stąd między innymi takie niskie miejsce w ocenie Pawła Fajtka. Narciarstwo, Dawid Kubacki, 5 miejsce. Nie wszyscy byli zadowoleni. No sympatycy skoków z pewnością. Też uwielbiam je oglądać. Jeszcze w piątek cieszyliśmy się z jego wygranej, kolejnej, tak? Kolejny raz Polska jest tak wysoko. A tutaj przychodzimy, jest konkurs, są wydarzenia, zbieranie głosów. No tak, Dawid Kubacki, 5. No tak, jedyny medalista ostatnich igrzysk zimowych, tak, jedyny medal dla Polski. No ale 5. miejsce wśród takiej plejady gwiazd to jest dobre miejsce i myślę, że Dawid w ogóle zawiedziony nie jest. Myślę, że złoto olimpijskie, być może wygranie turnieju czterech skoczni, no to byłyby czyli rzeczy, które... pracuje by... po prostu już na przyszłą edycję tego konkursu. Tak, 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 myślę, że tak. Drużyna roku, no to chyba nie mamy zaskoczenia, że to jest reprezentacja polskiej siatkówki mężczyzn. No nie, to nie jest zaskoczenie. Uważam, że wicemistrzostwo, które zdobyli, to jest doskonałe osiągnięcie. Na dodatek mistrzostwa u nas tak przy wsparciu naszych wspaniałych kibiców, bo kibice siatkarscy są, no, należy stawiać za wzór. To jest potwierdzenie klasy tej ekipy. A niech mi pan powie, w Polsce jest, można zauważyć, jakby teraz patrząc tak na ogół, dwie drużyny. Fani piłki nożnej i fani piłki siatkowej, prawda? To jest chyba tym najbardziej też teraz Polska żyje, jeżeli chodzi o takie sporty bardzo aktywne. Bo widzimy te wydarzenia, widzimy to, co się działo w Spodku, widzieliśmy, ile ludzi przyjechało, ile ludzi kibicuje siatkarzom, ale też ile ludzi kibicuje piłce nożnej. Nie wiem, chyba może to jest moje błędne myślenie, że reszta sportów ma troszeczkę mniej tych ludzi. Żużel, no wiadomo, no też są fani, którzy z dziada, pradziada, na przykład tu u nas na Śląsku, czy w Zielonej Górze chodzą na ten żużel i go wspierają, ale chyba te dwa najbardziej są tak, jeżeli chodzi o fanów. No tak, bo to są widowiskowe dyscypliny, tak? Więc wracając do frekwencji, to rzeczywiście czy w Spodku, czy w Gliwicach w arenie, no frekwencja była wspaniała, kibice zachowali się wspaniale, ale jednak popularność piłki nożnej jednak jest... Wygrywa. Wygrywa, to tutaj nie ma się co z tego powodu oburzać, no niestety jest najbardziej popularną u nas w kraju dyscypliną, stąd na pewno jest sportem numer jeden. Siatkówka, żużel to są kolejne dyscypliny, które mają wielką rzeszę kibiców i oby tak dalej było. Tak jeszcze a propos tej piłki nożnej, 3. miejsce Roberta Lewandowskiego. Zasłużył na te 3., czy zasłużył na bycie na wyższej randze, czy może niżej, żeby zamienić się, nie wiem, z Kubackim, z Kamilem Semeniukiem? No, tak pana, choćby Fajtkiem na przykład, bo tu też trzeba powiedzieć... Też te komentarze pojawiały się w internecie. Ja ich nie czytałem już, tak jak powiedziałem, nie śledzę tego, natomiast uważam, że Robert Lewandowski zajął 3. miejsce dlatego, że siła piłki jest taka, a nie inna, bo jeśli chodzi o jego osiągnięcia, a patrzy się przede wszystkim przez pryzmat reprezentacji, bo jednak jako zawodnik występuje w zagranicznych klubach i te sukcesy... Jego większości są wielkie. Są tam oceniane. Tak, są tam, a nie u nas w kraju. Stąd. Ale to jest chyba też taka sympatyka, prawda? Robert jest taką osobą sympatyczną i fani go uwielbiają. No, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych w świecie osób z Polski, jeśli chodzi o sport. No przecież Świątek, Lewandowski to są topowe nasze postaci. Między innymi stąd jest tak wysoko, bo jeśli chodzi o osiągnięcia za 22 rok, to myślę, że wcale nie byłby zdziwiony sam Robert, gdyby był niżej. Gdyby był bliżej. Teraz jeszcze tak na koniec naszej rozmowy podsumowanie w ogóle całej tej gali Mistrzów Sportu i Przeglądu Sportowego, 88. edycja. To już jest taki, no pewnik, że to zawsze, że to już będzie, że co roku będziemy wybierać tego najlepszego sportowca w danej dyscyplinie. To jest takie podsumowanie ich
tego całego dorobku, tego, że ludzie mogą zagłosować i mogą zobaczyć, kto tak naprawdę jest tym pionierem? Wszyscy laureaci są wygrani tam już. Tak, przechodzą do historii, są osobami, można powiedzieć, nieśmiertelnymi. No, nikt wiecznie nie będzie żył, wielu odchodzi z tego świata, ale pamięć o nich zawsze pozostanie. Zresztą widzieliśmy to też na plebiscycie, gdy pokazywano osoby, które odeszły z tego świata w zeszłym roku i przecież mieliśmy świetnych sportowców, jak Irena Szewińska, jak Ryszard Szulkowski, wymieniać można by mnóstwo czasu by zabrakło. Każdy uczestnik, każdy laureat, każda osoba wymieniona tam przechodzi do historii i na pewno chwała im za to. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Porozmawialiśmy sobie o tym, kto dostał jakie miejsce za tamten rok. Bardzo dziękuję w takim razie. Przypomnę, że naszym gościem był Piotr Mandrysz, trener piłki nożnej, miłośnik właśnie tego, co się dzieje w sporcie. I bardzo dziękuję, panie Piotrze, że się udało porozmawiać. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.